Jest z nami Ela Wójcik po swojej wygranej walce. Awans już jest. Za chwilę będzie walczyła twoja pewnie para. Kolejna rywalka. Tak, tak. To będzie moja para. I myślę, że wygra lepsza, choć myślę, że jutro ja poprawię wszystko to, co dzisiaj źle robiłam. Będzie coraz lepiej. Mieliśmy okazję z Piotrkiem komentować swoją walkę, nie było tak źle, wyglądała ona bardzo ładnie, widać było, że prawe wchodziły, lewym kończyłaś sytuację, kontrolowałaś generalnie według nas cały pojedynek. No ja czułam czasami, że ja wpadam po tych ciosach i trzymamy się i nic tam po prostu nie robię, ale myślę, że to jest dlatego, że to pierwsza walka i dlatego też tak to wyglądało. No właśnie, pierwsza walka, takie rozpoznanie atmosfery, hali, tego, co tu się dzieje. No ale to już jest za sobą. Prawy ustawiał przeciwniczkę. No tak, prawy ustawiał i czasami sierpa tam dodałam. O tak, i soczystego takiego sierpa. Tak, bo to trzeba było, no bo jakby się nie zrobiło tego, no to by ciężko było z tą walką, nie? Ale kondycyjnie wyglądałaś bardzo dobrze, nie było jakiegoś zmęczenia, ładnie chodziłaś na nogach, zmieniałaś płaszczyzny, zmieniałaś ustawienie. Tak, tak, teraz ostatnimi czasami ciężko było z moją kondycją, w sensie, że gdzieś mi uciekała, nie wiadomo z jakich przyczyn i dlaczego, ale myślę, że teraz ją poprawiłam na ostatnich obozach, no i w klubie z trenerem moim osobistym. Było to widać. Tobie bardzo dziękuję. Gratuluję awansu. Dziękuję bardzo. Chciałam pozdrowić mojego chłopaka Jarka Kuśmierskiego. To ja też pozdrawiam. A my wracamy już na ring. Na ty oglądaj, bo to twoje przeciwniczki. Dzięki. Dobra, dziękuję. Do zobaczenia jutro.